Dobry wieczór. Chcieliśmy wszystkich Państwa powitać w Osiedlowym Domu Kultury Zasole. Ja nazywam się Tomasz Klimczak, no i będę dzisiaj starał się prowadzić dzisiejsze spotkanie z panią Bernadetą Krawiec. Powiem szczerze, że miałem w życiu przyjemność prowadzić już kilka spotkań z autorami i tutaj tak zorganizowanego autora to dawno nie widziałem. Wszystko elegancko przygotowane, scenariusz bardzo, bardzo rzeczowo. No i myślę, że dzisiaj spędzimy co najmniej godzinkę, a jak będzie się Państwu podobać, to może dłużej dzisiejszy wieczór, prawda, pani Bernardo? Ja serdecznie witam wszystkich, którzy odpowiedzieli na moje zaproszenie. Cieszę się, że jest moja rodzina, są moje koleżanki z pracy, koledzy, koleżanki po biurze, są moi znajomi z naszego osiedla. Żałuję tylko, że jest nas tak mało, bo tyle ludzi czytało moje wiersze przy różnych okazjach, a szczególnie naszych parafian, a jest z mojej parafii no raptem parę osób. Także no wiem, że może to inaczej wygląda, jak czyta się w gazetce parafialnej, a inaczej, gdyby się wysłuchało na żywo. Ale być może różne sytuacje życiowe są, że nie każdy znajdzie tą godzinkę czasu, żeby przyjść. Ale cieszę się i biję brawo gorące wszystkim, którzy są ze mną dzisiaj. Proszę mi wierzyć, że może muzyka rockowa czy inna gromadzi tysiące ludzi. Ja myślę, że dzisiaj jest nas odpowiednia liczba, aby podelektować się pani poezją, a jesteśmy też przygotowani na tych, którzy dzisiaj nie przyszli, bo rejestrujemy nasze spotkanie. Będzie udostępnione na kanale YouTube. Myślę, że w przyszłym tygodniu na kanale YouTube Osiedlowego Domu Kultury Zasole. A więc zaczynamy. My sobie usiądziemy może, bo czeka nas troszeczkę czytania dzisiaj, ale na wstępie ja powiem dwa słowa o pani Bernadecie Krawiec. Jak część z Państwa widzę znajome twarze z osiedla Zasole czy niedaleki Libiąż. No i jest znana Państwu pani Krawiec. Urodziła się w roku 1953 w Wiśle Wielkiej w powiecie pszczyńskim. Skończyła Akademię Ekonomiczną w Katowicach, a więc troszeczkę jest Ślązaczką. Należy do amatorskiej grupy twórczej MOK w Strumieniu oraz do Stowarzyszenia Kulturalnego Wiklina z Nadskawy w Rudzach. Rudze to też bardzo bliskie dla naszych gości są. W 2013 roku wydała tomik wierszy o tematyce przyrodniczej pod tytułem Przyroda piórem malowana. W 2017 ukazał się kolejny tomik Słowem po mapie. O nich będziemy mówić szerzej, będziemy Państwu przytaczać wiersze, w których zostały tam zamieszczone relacje z podróży pani Bernadety. W grudniu 2017 roku ukazała się publikacja pod tytułem Ryszard Otręba, grafika, Bernadeta Krawiec, Jan Paliczka, wiersze. Powiem Państwu szczerze, że był w planach tutaj występ pana Jana Paliczki. No, wpadliśmy, myślę, że na fajny pomysł, żeby zagrał nam na harmonijce ustnej, ale z tego, co się dowiedziałem, to wybrał ciepłą Hiszpanię, prawda? A więc dzisiaj nie uraczy nas grom, nie wiem, bluesa. Proponowaliśmy, żeby zagrał jakieś standardy, ale my sobie spokojnie damy radę. Też ja tutaj nie będę rozwijał się na temat biografii naszego dzisiejszego gościa. Dodam tylko, że też brała udział w festiwalu za granicą. To ważne, na przykład Festiwal Poezji w Londynie, Bułgaria, Wilno, a więc jest troszeczkę obierze światem, o czym też powie o swoich podróżach w trakcie tego spotkania. Dwa słowa teraz poproszę od pani Bernadety o sobie. Mieszkam od 41 lat w Oświęcimiu. Jest tutaj mój mąż. Mam dwie córki i syna. To jest moja rodzina. Piszę od wielu lat, bo tutaj o tym muszę też powiedzieć, tylko żeby to takie pisania, wiadomo jak jest rodzina, praca zawodowa, zawsze tego czasu jest mało, napisze się coś i schowa. Teraz jestem na emeryturze i od pewnego czasu zaczęłam porządkować swoją twórczość i tak też powstały kolejne tomiki. Nie będę mówić o nich zbyt dużo, bo w trakcie prezentowania poszczególnych, bo tak ułożyłam scenariusz dzisiejszy, że z każdego tomiku jest wybrane parę słów, żeby Państwu zaprezentować.
No właśnie, bo dzisiaj nie będzie tylko poezja, będzie również fotografia, będzie malarstwo. Taki był też tytuł na zaproszeniu Państwa na dzisiejsze spotkanie. No i od razu zapytam naszego gościa, dlaczego połączenie poezji z innymi dziedzinami sztuki? Wiemy, że w muzyce jest to bardzo popularne, mieszają się style, no ale poezja wydaje się, że to jest taka żelazna, powinna być w swoich, okopana w swoich arkanach, chronić swoje arkana, swoje tajemnice. A czemu właśnie to połączenie? Skąd to połączenie? Bo na przykład poeci mają do siebie to, że dużo czytają i wiadomo, czyta się klasyków, na nich się być może wzoruje. Czasem jest to takie, powiedzmy, tylko podpowiedź czy podprowadzenie do wybrania własnej drogi, ale malarstwo, grafika, fotografia to jest kolejna inspiracja. Także jeżeli człowiek się tym nie zachłyśnie, nie spróbuje, nie wie, czym to smakuje. A tutaj akurat na swojej drodze spotkałam takich ludzi, którzy być może zachęcili mnie do tego. Były to i konkursy, między innymi właśnie konkurs fotografii, który był połączony z malarsko-fotograficzno-poetycki w Chrzanowie i tam pisaliśmy wiersze do fotografii. A taki był akurat dziwny zbieg okoliczności, że Stowarzyszenie Fotografików Polskich Przeciwnicości udostępniało nam obrazy do tego konkursu, fotografie do tego konkursu i ich prezes zmarł w wieku 70 lat. I po edycji tego konkursu kolega Jan Paliczka wpadł na pomysł, żebyśmy próbowali jakoś tego człowieka po prostu tutaj swoją poezją być może rozpowszechnić jego talent fotograficzny również poprzez pisanie wierszy. I stąd powstał cykl wierszy do fotografii wyłącznie pana Wielomskiego. A był to człowiek niesamowity. Między innymi reprezentował modern piktorializm i był człowiekiem, który, jak mówili fotograficy, zawsze szedł w przeciwnym kierunku na wszystkich plenerach niż oni. Fotografował pod światło. Chlubił się tym, że fotografował najpierw pejzaże górskie, potem nizinne, a również zaczął fotografować aglomerację miejską. A że wywodził się ze Śląska, dużo jest fotografii pokazujących właśnie krajobraz Śląska. Wydaje się, że poezja powinna mieć w sobie dużo tajemnicy, takiego niedopowiedzenia. Czy połączenie z malarstwem i z fotografią, złośliwi mogliby powiedzieć, że za bardzo, za dużo mówi? Jak to wygląda przez pani pryzmat? Nie zawsze, bo obraz odbija się zupełnie inaczej. I każdy, kto spojrzy na obraz, czy na fotografię, czy na grafikę, inaczej ją odczyta. Każda z nich ma w sobie tyle bogactwa, że osoba pisząca, gdyby nas było, nie wiem, myśmy pisali tutaj najpierw z Jankiem w dwójkę, potem dołączyła Iza, pisaliśmy w trójkę, do fotografii pana Wielomskiego pisaliśmy w czwórkę, do Romualda, do obrazów Romka Kułakowskiego pisaliśmy w szóstkę. Każdy z nas napisał inaczej, każdy z nas zwrócił na co innego uwagę i inaczej odebrał te dzieła sztuki. No właśnie, mamy czasami przed oczami obraz poety, który zamknięty gdzieś w domu samotny, albo gdzieś w lesie, albo w mieszkaniu, w blokowisku, czy alkohol, czy nie ma przyjaciół. A pani tu opowiada, jest nas grupa, spotykamy się. Czy to tworzenie, pisanie, kontakty pomagają? Czy pisze pani też w takiej samotni, zamyka się pani w pokoju? Czy jest jakaś muzyka przy tym? Różnie. Ja najczęściej szukam, jeżeli piszę, szukam odosobnienia. Dla mnie ważne jest miejsce na przykład pobytu. Jest to przyroda. Popatrzę, siadam i napiszę. Ale zdarza się, że na przykład na spotkaniach naszych należam do takiej grupy Poetycka Piaskownica, która funkcjonowała w Pszczynie. Myśmy mieli spotkania, na których odbywały się tak zwane próby pisania na zadany temat. Myśmy sobie ustalali temat, z tym, że nie było to pisanie na miejscu ad hoc, tylko na kolejne spotkanie każdy prezentował po określony temat wiersze, które powstały w tym czasie. Ale zdarza się także, że na przykład nieraz usłyszę, bo często w podróży to był moment,
kiedy przewodnik opowiada coś i kończy, my wysiadamy z autobusu, ja już w tym czasie mam napisane to, co on powiedział po swojemu, ale z zastosowaniem rymu czy rytmu poetyckiego. No, jest to czasem, tak bywa, że ten utwór powstaje bardzo szybko, czasem trwa to dłużej, bo nad niektórym to muszę myśleć kilka razy, poprawiać, zastanawiać się. No różnie to bywa. Pani Bernadetto, czy pani posiada warsztat pisarski, czy jest pani talentem samorodnym? Czy uczyła się pani gdzieś pisania? Bo Akademia Ekonomiczna to jednak nie polonistyka. Nie, Akademia to nie polonistyka. Wolę raczej przedmioty ścisłe. Język polski dla mnie był językiem o tyle, że uczyłam się go, lubiłam pisać, ale zawsze zniechęcało mnie interpretacja poezji. Jak byłam na języku polskim, szczególnie w liceum, kiedy polonistka miała wyuczone... I co autor miał na myśli, tak, słynne. Co autor miał na myśli, ona wyczytała ze skryptu, a ja zupełnie inaczej ten wiersz odebrałam. I to mnie najbardziej jak gdyby zniechęcało, ale... Potem trafiam na takiego polonistę, który zgadzał się z tym, co powiedziałam i doszłam do wniosku, że nie jest to takie złe, że to moje rozumowanie. Ja powiem, u mnie było tak, że najlepsze książki zacząłem czytać te, które później wybierałem sam. Nie te, które narzucano, gdzie szukamy sobie tego sami. Proszę powiedzieć, czy właśnie to tworzenie, ta samotnia jest potrzebna? Ja dopytam jeszcze o muzykę, bo tutaj mieliśmy w tle, jak państwo przychodzili, tutaj takie lekkie jazzowe klimaty. Czy muzyka przy pisaniu jest dla pani ważna? Nie, dla mnie akurat może... Cisza, ja, tak? Oczywiście, jeżeli mam muzykę, ona mnie przeszkadza lekka, ale najczęściej piszę bez muzyki, bo jeżeli siadam na działce pod brzozą, czy siadam gdzieś w kąciku, to wtedy ja nie potrzebuję. Mi wystarczy szmer strumyka, śpiew ptaka. Czy pani pisze jak malarz? Czy, bo jest ten obraz, tak, że patrzy pani na przykład na las, na strumień i potem jest to przelanie na papier? Tak. Zresztą wiele osób mówi, że moje wiersze, jak się czyta, to przedstawiają obrazy. Że jest to jak gdyby odzwierciedlenie słowne tego, co bym wykonała pędzlem. Czy malarz wykonałby pędzlem. Także niektóre są bardzo obrazowe, te wiersze. Zawsze pani miała taką wyobraźnię od dziecka, czy kiedyś było to pstryk i się zaczęło? To było bardzo wcześnie. Najpierw śpiewałam kołysanki moim młodszym siostrom, z tym, że tego nie zapisywałam. Ja tworzyłam te kołysanki usypiając i tworzyłam sobie same melodie i śpiewałam rymowane piosenki do snu. Pani Bernadetto, czy napisała już pani dzieło życia, czy to jest jeszcze przed? Ja myślę, że chyba nikt nie powie, że napisał dzieło życia, bo tego się nie wie. Tego się nie wie, bo to, co napisałam, jest, wydaje mi się, że jest ważne, ale być może nie jest to jeszcze to najważniejsze, że może jeszcze coś się zrodzi. Na razie się nie zamykam. Czyli jest jeszcze ten zdrowy ferment, jeszcze to szukanie? Tak, jeszcze cały czas próbuję. Pewno, że nie napiszę jakiejś ekstra może pozycji, ale myślę, że cały czas jeszcze tam coś we mnie drzemie i staram się. Zapytam o inspirację, bo też jesteśmy zawsze ciekawi. Muzycy mają swoich jakby idoli. A jak jest u pani? Ma pani jakichś ulubionych poetów? To tak w cudzysłowie powiem, bo inspiracje niekoniecznie, one mogą tylko taki zadzior zrobić ten właśnie ferment, o którym mówiłem. Czy ma pani takie swoje inspiracje? Mam. Czytam poezję klasyków i czytam poezję, bardzo lubię, bo wybieram sobie tam, gdzie jest rym i rytm, bo taka mnie najbardziej pasjonuje. Wiersze białe także czytam, ale ja czytając nawet sobie palcem wystukuję, bo być może aż jest tak, to związane z tym, że mój umysł jest raczej ścisły, matematyczny i dla mnie to pstryk nieraz gdzieś samą się podpowiada. Jeżeli mi brakuje do rytmu czegoś, to gdzieś troszkę mnie to gubi. I dlatego bardzo trudno mi się było przełamać, kiedy zostałam zachęcona przez Janka Paliczkę do współautorstwa i zastosowaliśmy po raz pierwszy poezję haiku.
poezja haiku jest szczególną pozycją. Ja tu będę się posługiwała właśnie w tych, gdzie piszemy do grafik i piszemy do fotografii pana Wielomskiego, bo tam tylko stosujemy tą krótką formę. Jest to poezja specyficzna, która zrodziła się w XVI-XVII wieku w Japonii i polega, jest to tak zwana miniatura poetycka, gdzie jest niewielka ilość wersów i sylab. Są trzy wersy liczące 5-7-5 sylab, czyli raptem 17 sylab. I typowe haiku japońskie odzwierciedla jest zawsze związane, pokazuje element przyrody i element człowieka, ale na tle zachodzących zmian w porach roku. My tutaj, pisząc do grafik profesora Otręby, nie mogliśmy zastosować tego wymogu, który spełnia haiku, dlatego nasze haiku jest troszeczkę takie odmienne. Zachowujemy polskie, tą specyfikę, jest polskie, natomiast nie ma tego elementu przyrodniczego, bo jak Państwo sami zobaczycie, grafiki profesora są niektóre tak trudne, że żeby napisać je i oddać w tych 17 sylabach treść tej grafiki czy fotografii, jest to naprawdę wyczyn, który kosztuje mnie nieraz więcej czasu niż napisanie wiersza kilkuzwrotkowego. Pani Bernadeta przedstawiła nam tu mały wykład o haiku. Dowiedzieliśmy się też, jak to wygląda technicznie. Jeszcze w tej pierwszej części, takiej przegadanej troszeczkę, bo zaraz przejdziemy do samej poezji, chciałbym zapytać, takie proste pytanie dzisiaj będę zadawał. Jak to się zaczęło? Wielu z nas pisało kiedyś do szuflady, niektórzy w wieku dorastania, niektórzy wcześniej, jeszcze w dzieciństwie, przedszkolu. Mamy też tutaj u nas w Domu Kultury takie młode dziewczynki, które już piszą piosenki, piszą wierszyki. Jak to było u pani? Od razu to się pisało przy dorastaniu, czy może już lata dorosłe? Pierwsze próby i kiedy odważyła się pani pokazać to innym? A. Pierwsze próby to były właśnie te śpiewane kołysanki, a pierwszy w ogóle wiersz zapisałam, który już schowałam jako relację z wycieczki w pierwszej klasie liceum do Krakowa. To był taki pierwszy, który jest w moich zasobach, zbiorach. Jest pani dumna do tej pory, bo niektórzy nie chcą pamiętać tych pierwszych wierszy, że są teraz takie śmieszne, trochę infantylne. Są różne. Pewno ja je mam wszystkie w zbiorach, nie są publikowane, bo publikować zaczęłam dopiero pierwszy raz, kiedy zostałam zaproszona do Strumienia na pierwszy wieczorek autorski. I tak mi było trochę dziwnie, że ja tylko będę czytała z kartek i wtedy szybko zebrałam wiersze przyrodnicze i powstał pierwszy tomik właśnie, to był 2013 rok dopiero. Pierwsze takie publiczne wystąpienie. Pierwsze, tak, publiczne takie wystąpienie. Duża trema, bo wtedy było nie tyle osób, co tu jest, ale była pełniusieńka sala. Tym bardziej, że ja mam w Strumieniu bardzo liczną rodzinę i także było wiele osób i z rodziny, i z sąsiadów, i grupa poetycka, do której należę. Także był to inny klimat trochę. Poezja, ja tak sobie na swój rozum rozgraniczam dwa rodzaje poezji, to te rzeczy to jest jakby komentowanie rzeczywistości i opisywanie samego siebie. Czy trudno jest się otworzyć przed drugim człowiekiem, poecie? Jest otworzenie się przed drugim człowiekiem, czyli napisanie typowo o sobie jest elementem trudnym. Często to sprawy intymne, prawda? Tak. I takie wiersze są, ale są to wiersze, których ja do tej pory na przykład nie odważyłam się publikować. Fakt, że tych publikacji, tak się wydaje, że tego jest dużo, ale tu mam kilka tylko, bo masę wierszy na przykład również piszę o tematyce religijnej, czy o tematyce nie tylko z podróży, przyrody, czy wspomnień, ale te wiersze ja gromadzę na przykład kilka i wydaję tomik, który jest taki jednolity. Albo są to wspomnienia z podróży, albo są to na przykład typu akrostychy, o których też tu wspomnę, bo będziemy mówić, albo masę publikowanych w almanachach i to kilka almanachów o tematyce religijnej. Ja dzisiaj akurat nie przygotowałam tutaj wierszy o tej tematyce, bo myślę, że byłoby czas zrobić odrębne spotkanie, bo już samych almanachów wyszło, w których publikowałam, jest 7
I to są wiersze dwa almanachy. Ojcu Świętemu poświęcone, Bogu Ojcu poświęcone, tym, którzy odeszli, miłości. Także, że tego jest sporo. No to przestańmy strzępić język, przejdźmy do konkretów. Ja proponuję, żeby się napić, bo dzisiaj będziemy popijać dużo wody z cytryną, bo będziemy dla Państwa tutaj czytać. Pierwsze wydawnictwo, Przyroda piórem malowana. Dwa słowa o tym i przejdźmy do wierszy. Właśnie to jest pierwsze takie moje maleńkie wydawnictwo. Nie pozostało mi już z tego nic, także mam tylko osobiste już tomiki. I tutaj razem z moją córką Alicją dokonałyśmy wyboru i ona opracowała cały tomik. Także każdy wiersz jest opatrzony odpowiednim rysunkiem, czego dotyczy. On ma kilka rozdziałów, bo ma na przykład opis kwiatów, zwierząt, aura, pory roku. Także jest tu kilka takich cykli tematycznych. W którym roku to ukazało się? To jest 2013 rok. Właśnie to jest ten pierwszy, który na pierwszy wieczorek autorski był przygotowany. A więc przed Państwem pani Bernadeta Krawiec, Przyroda piórem malowana i dwa wiersze. No i pierwszy z wierszy to jest Rybka potokowa. Wiersz napisany. Państwo się sami usłyszycie, co było przyczyną tego wiersza. Strzepla potokowa pod kamieniem siedzi. Pewnie sobie myśli, nikt mnie nie wyśledzi, bo jestem maleńka i mam szarą suknię. Wyjdę spod kamienia, kiedy weń ktoś stuknie. Pływam ciuteńko, nikomu nie wadzę, czasem na owada się tylko zasadzę. Kiedy głodna jestem, szukam pożywienia. Nieraz pogryzam glony spod kamienia, potem wodą popiję, która w bystrym płynie i znów schronienia szukam pod rzecznym kamieniem. Wypatrzył mnie rybak, wodę brał z potoku, a ja sobie stałam tuż przy jego boku. Przyglądał mi się chwilę i żonę zawołał. Obydwoje nade mną pochyleni stali. Nie chcieli mnie spłoszyć, ani też przestraszyć, bo tylko półgłosem do siebie szeptali. Jak Państwo się domyślacie, bohaterem jest mój mąż i ja, i rybka. A teraz bardzo jeszcze, na czasie wiersz. Tak, prawda? Jeden wybrałam taki na czasie, bo już zaczęła się nam pora roku, jesień. I wiersz pod tytułem Jesień. Jesień to trzecia z rzędu pora roku. Po wiośnie i lecie jej kolej przychodzi. Wiośnie i latu nie dorówna kroku, bo nieco później od tych pór się rodzi. Inne są również barwy jesieni. Trudno je opisać tylko jednym zdaniem. Ona się licznymi kolorami mieni. Inna jest rankiem, inna przed śniadaniem, a przed obiadem bywa purpurowa, zaś po obiedzie brązem się oblewa. Cóż za wspaniała jest jej barwy mowa, gdy do poduszki tuli się i śpiewa. Śpiewa, a szelest liści jest melodią, którą jesienny wieczyk skomponował. Jak się zachłysnął ze strumyka wodą, gdy po zagajnikach wśród liści harcował. Nocą, gdy szronem oblicze pokryje, cała się w srebrną barwę przyobleka. Czasem jej deszczyk makijaż rozmyje. Ona cierpliwie, aż śnieg spadnie, czeka, by zakończyć wreszcie swoje panowanie i oddać się cała zimie we władanie. To były wiersze z pierwszego wydawnictwa Przyroda piórem malowana i przechodzimy do drugiego wydawnictwa Słowem po mapie. Poproszę dwa słowa, jak ukazała się ta publikacja. Ta publikacja ukazała się końcem 2016 roku i tu postanowiłam zebrać właśnie wspomnienia z miejsc, które były mi dane odwiedzić. I tak zebrało się tych wierszy dosyć sporo i powstał tomik, również opracowany przy pomocy mojej córy, która sama zebrała pamiątki z tych moich wojaży i ubogaciła ten tomik poprzez zrobienie kilku zdjęć i zaprezentujemy właśnie takie zdjęcia do dwóch prezentowanych wierszy. Pierwszy wiersz jest to Góra Trzech Krzyży. Jest to wiersz, który
mówi o górze znajdującej się w Wilnie. Ja poproszę tutaj pana Tomka o odczytanie. Góra Trzech Krzyży. Na wzgórzu wśród zieleni trzy krzyże się wznoszą. Ich śnieżno-biały kolor widać już z daleka. Swymi ramionami o miłosierdzie proszą dla przychodzącego do ich stóp człowieka. Krzyże tu nie zawsze taką barwę miały, bo te jako trzecie na wzgórzu stanęły po betonowych, które poprzednio tu stały, lecz przy pomocy czołgów na ziemię runęły. W 50. roku zniszczyć je kazano, by wierni do nich nie pielgrzymowali. Linami z postumentów krzyże pościągano, żeby nie było widać pomnika z oddali. Pierwsze krzyże najdłużej na tym miejscu stały, bo z dębowego drewna wykonane były. Przez wieki krzyże tak mocno zbutwiały, że same ze starości na ziemię runęły. Ku czci franciszkanów monument wzniesiono, których poganie niegdyś tu ukrzyżowali. Tym gestem ich śmierć męczeńską uczczono, by wileńszczanie o nich pamiętali. Rzeka Wilejka świadkiem tego była, bo do jej nurtów wrzucono skazańców. Ich ciała chłodna woda pochłonęła. Tak się zakończył żywot pomazańców. 6 sierpnia 2003 roku, Góra Trzech Krzyży, Wilno. Teraz będziemy mieli kolejny wiersz. Kolejnym wierszem będą Sekrety Trzech Pienin. Proszę pan zmienić fotkę. Przez wiele razy było mi dane być w Pieninach. Byłam prawie trzykrotnie przez dłuższy czas w schronisku Trzy Korony i tam też powstał właśnie cykl wierszy związanych z Pieninami. Na widokówce właśnie mamy schronisko Trzy Korony, są widoki ze schroniska. Przełom Dunajca. Przełom Dunajca. Ja przeczytam jeden z wierszy. Sekrety Pienin. Pieniny wieki temu grzbiety wypiętrzyły. Twarze skalnych szczytów zza drzew wyglądają. W wapiennej powłoce wiele istot skryły. Tajemnice dziejów w swym ciele chowają. Czasem, aby ulżyć kamiennej powłoce, zrzucają do podnóża pokruszone skały. W niektórych zamknięte są morza owoce. Pomimo stuleci kształt swój zachowały. Chłodne wody Dunajca stopy gór zraszają. Koją letnie zmęczenie i chłód zimy kruszą. W białej skale koryto swoje pogłębiają. Lecz nowego szlaku szukać już nie muszą. Napisane w 2015 roku w schronisku Trzy Korony, Stromowce, Niżne. Myślę, że wielu z nas tam było. Ten wiersz naszego gościa dzisiaj przeniósł państwa z powrotem w to piękne miejsce. Teraz ja poproszę pana Tomka, przeczyta wiersz, który nie jest poparty żadnym zdjęciem, ale tytuł jego jest Park Gustawa Wiglanda. Spróbuję państwa, żebyście przymknęli oczy i przeszli po tym parku razem ze mną i zobaczyli go według tekstu mojego swoimi oczyma. Prosimy o współpracę. Park Gustawa Wigelanda w Oslo. Rzeźba nagiego człowieka podziw w ludziach budzi. Gustaw, tworząc swe dzieło, pewnie się nie nudził. Pokazał człowieka bez żadnej ozdoby, młodego, szczęśliwego i podczas choroby. Po wejściu do parku dwa pomniki stoją. Na jednym mężczyzna chce pokonać gada, na drugim mężczyznę mocno smok pokonał. Ale się rozmyślił i ciała nie zjada. Centralne miejsce w parku monolit zajmuje, złożony z postaci ciałami splecionych. 121 dzieci, kobiet, mężczyzn, przez wiele lat z mozołem w kamieniu rzeźbionych. Ręce w górę wznoszą, w niebo spoglądają,
na gościom się szczycą i wstydu nie znają. Dalej jest krąg życia. Autor nim przedstawia człowieka od narodzin do późnej starości. Krąg zamyka kościotrup, najbrzydsza istota. I choć patrzy na dzieci, wcale się nie złości, bo wie, że każdy z kręgu zmierza w jego stronę. Bowiem ziemskie życie nim jest zakończone. W środku kręgu atleci misę podtrzymują, z której woda spływa i ciała im studzi. Dalej wzdłuż alei na przechodniów patrzy stojących w dwóch rzędach 150 ludzi. Spośród wszystkich brzdąc złośliwy jest wprost uwielbiany, od głaskania ma nadgarstek całkiem wyświechtany. Obok dziewczynka płacze, bo się chłopca boi, jednak nikt z przechodniów nie chce jej ukoić. Przy wyjściu z parku również dwa pomniki stoją. Na pierwszym niewiasta chce pokonać gada. Na drugim niewiastę mocny smok pokonał, ale się rozmyślił i ciała nie zjada. 7 lipca 2014 roku, Szwecja. Nie wiem, na ile się Państwu udało zobaczyć ten park opisany moim słowem, ale myślę, że coś jednak Państwo dostrzegliście. Teraz ja jeszcze przedstawię jeden wiersz, który nie jest publikowany w tym tomiku, a też powstał w pięknej Szczawnicy i nosi tytuł Szczawnicki Szczaw. A był to wiersz, który pisałam na zadany temat w czasie biesiady literackiej, gdzie właśnie te dwa słowa musiały być użyte w wierszu. Jest to wiersz onomatopeistyczny, czyli zawiera słowa dźwiękonaśladowcze. Proszę się uważnie wsłuchać, bo będzie po tym wierszu nagroda dla dobrego słuchacza w postaci tomiku. Szczawnicki szczaw. Szemrze strumyk, trzeszczą szczapy. Czmiel wiruje ponad trzciną. Komar bzyka, szerszeń brzęczy. Jeleń ryknął przed godziną. Żabi rechot wiatr przenosi. Psy szczekają i kot mruczy. Drzewa szumią pieśń jesieni. Po kamieniach woda huczy. Na łące baran pomstuje. Zrzędzi boskoszono trawę. W tym wspaniały szczaw szczawnicki, co stanowił smaczną strawę. Mam teraz pytanie do Państwa na ochotnika. Kto wymieni mi 5 słów naśladujących dźwięki z tego wiersza? Widzę, że wszyscy się głoszą. No proszę spróbować, tam tych słów było tyle, że naprawdę łatwo. A tomik jest w nagrodę. Jest? Dobrze. No proszę. O, proszę. Tak. Wystarczy. 5 było. Brawo. Tomik do odebrania po spotkaniu. Brawo od po Państwa. Po spotkaniu. Tomik do odebrania. Proszę się upomnieć. Brawo dla tego Pana. Za autografę. Za odwagę. Wywalczone. No i teraz przejdziemy do tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy. Tutaj zapisaliśmy sobie w naszym scenariuszu przygoda z grafiką, fotografią, malarstwem. No i będą w końcu te haiku, a więc publikacja Współistnienie. No i dwa słowa też o tej publikacji. Jest to taka publikacja właśnie, gdzie pisaliśmy wiersze do grafik profesora Otręby. Nie jest to pierwsze wydanie, bo to już jest wydanie trzecie, wznowione. Pierwsze zrodziło się w ten sposób, że profesor, który będzie w przyszłym roku obchodził 90. rocznicę swoich urodzin, profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, sława znana na całym świecie, setki wystaw, grafik, miał również wystawę w stajniach książęcych Zamku Pszczyńskiego. Jako że pochodzi z Szóstca koło Pszczyny. Na tej wystawie był mój kolega Janek Paliczka i po wystawie zaproponował profesorowi, jako że Janek od wielu lat pasjonuje się i należy do Stowarzyszenia Haiku tymi krótkimi formami, że napisze do wybranych
przez profesora, grafik, te krótkie formy. Janek napisał, ja dostałam od niego taki tomik i zachęcił mnie do napisania swoich wizji dotyczących tych grafik. I tak zrodził się drugi tomik. A po drugim tomiku na jednym ze spotkań wręczyliśmy tomik koleżance z Warszawy i Iza, zauroczona tym, co myśmy napisali grafikami, wybrała po jednym wersie z naszych krótkich form i napisała wiersze białe. Także ja nie będę prezentować innych wierszy, będę prezentowała tylko swoje, ale chciałam tyle dodać, jak po prostu ta poezja przenika, jak się rodzi, inspiruje innych autorów również i słowem, i obrazem. Mamy pierwsze zdjęcie. Autor zatytułował grafikę Pokłon, Gipsoryt. Światło księżyca, pochylone ku niebu ramiona wiary. Ból pamięci. Zatroskany wzrok, nawet otwarte okno gasi nadzieję. Światło w tunelu, otwarte płaty skrzydeł dodają siły. Tytuł obrazu: rzekome przenikanie przedmiotu. Labirynt życia. Poszukiwanie celu z nadzieją w sercu. Milczenie 3. Trójkąty życia. Usłana śnieżynkami zimowa cisza. Ślady 20, tak zatytułowana grafika. Letnie wakacje, spacer piaszczystą plażą w promieniach słońca. To tyle z tego tomiku zaprezentowaliśmy. Krótkie formy, o których mówiła pani Bernadeta. No myślę, że dobrze je przeczytać sobie samemu w ciszy, te krótkie formy, czyli haiku, i popatrzeć dłużej na grafikę. Ja słuchając tego ostatniego haiku wyobraziłem sobie plażę. Na przykład ja wyobraziłem sobie zabawy łopatką, grabkami za dzieciństwa i robiliśmy sobie takie różne wzory na piasku, a u mnie taka reminiscencja z dzieciństwa. Każdy może sobie to haiku, moje podejście teraz mówię, jak ja odbieram, takie ziarno haiku powinno zasiać jakąś myśl i sobie w sobie rozwinąć. Tak podzieliłem się z Państwem moim spostrzeżeniem po wierszach naszego gościa. No i teraz przejdziemy do kolejnej publikacji z Światłem i Słowem. Fotografie, utwory, również haiku i dwa słowa również o tym wydawnictwie. Właśnie to jest ten tomik, o którym już wspomniałam na wstępie, że był wydany dla upamiętnienia fotografii pana Mieczysława Wielomskiego. Są to fotografie wyłącznie tego autora i tutaj pisaliśmy w czwórkę. Ja i Janek Paliczka pisaliśmy krótkie formy, natomiast Iza Zupko i Gustaw Czerwik, który wtedy akurat był współorganizatorem konkursu fotograficznego, pisali wiersze białe. I tak powstał właśnie nasz kolejny tomik. Mamy pierwszą fotografię. Oaza szczęścia. Pokonywanie barier tylko we dwoje. Poświata bieli. Nawet wyostrzony wzrok utknie w pół drogi. Zauroczenie. Zaproszenie na spektakl nie do zdobycia. St-
strach i pożoga. Niezakłócona wiara w moce niebieskie. Upływy czasu. Myśli nad własnym losem tracą swą barwę. Budowę miasta. Szatę graficzną kreśli architekt czasu. To tyle z kolejnego tomiku. Przypomnę, że po naszym spotkaniu dzisiejszym będą do nabycia wydawnictwa naszej poetki. Będę zapraszał Państwa. Będzie oczywiście można zrobić sobie zdjęcie pamiątkowe, autograf. Ceny przystępne. Promocyjne dlatego, że jest to pierwsze spotkanie w naszej dzielnicy, w której mieszkam, więc albumy te duże i światem i słowem będą w cenie 20 zł, natomiast pozostałe wszystkie tomiki po 10 zł. Polecam, jeśli ktoś polecam Państwa albumy. Będzie chętny, to ja jestem fanem już albumu Na opak. No i właśnie przejdziemy do tego pięknie wydanego albumu z wierszami i z obrazami. Dwa słowa również o tym poproszę. Z kolei ten album też wiąże się z konkursem poetycko-malarskim, który był ogłoszony w Chrzanowie i pisaliśmy wiersze właśnie do obrazów malarza krakowskiego Romualda Kułakowskiego. Jest to malarz niezwykły. Jego fotografie są nieco, raczej obrazy są inne. Pasjonuje się mieszaniem kilku stylów malarskich. Czerpie z Picassa, wzoruje się na Boschu. Także łączy niesamowicie swoim pędzlem przedmioty i nieraz w tych obrazach jest tyle myśli zawartych, tyle widoków, że gdyby tak usiąść i przeczytać, to powstałby nie tylko taki krótki wiersz, ale powstałaby na podstawie jednego obrazu być może cykl wierszy. U nas akurat były to, pisaliśmy tutaj po dwa wiersze do każdego obrazu, ale pisało w sześciu autorów. Ja dodam tylko ze swojej strony, że jeden z moich mistrzów, Salvador Dali, no byłby dumny na pewno z tych obrazów, ale również z tytułów. Niesamowicie tutaj są abstrakcyjne tytuły. Warto też otworzyć swoją percepcję i swoje zmysły, aby wejść w ten świat artystów, naszego artysty tutaj i naszej poetki. Pierwszy obraz. Wypiek precli krakowskich. Wielu mędrców pracowało nad recepturą. Ktoś zbierał ziarno, ktoś przygotował ciasto i uformował kształt. A temperatura nadała złoty kolor i wyjątkowy smak. Teraz będzie drugi wiersz, który ja pozwolę sobie Państwu przedstawić. A tytuł to tego wiersza Viribus Unites. Unites. Pozwoliliśmy sobie przetłumaczyć z poetką i znaczy to zjednoczone siły. Rośnie w potęgę myśl nieboska, cesarskim słowem w dekrecie świętym. Karma postępu, viribus unitis, maluczkim ciężarem przeklętym. Wspólna rośnie w narodzie troska, codziennym potem za koronę. Boże, życie cesarza nam chroń. Budujmy za naszą i waszą obronę armaty, okręty i inną broń. Choć naród dumny, silną ojczyzną, wszystko runęło, gdy płonął świat. Postęp karmi się krwią i blizną. Pan Tomek przeczytał tutaj akurat nie mój wiersz, ale dla porównania teraz przeczytam mój. Przepraszam, rzeczywiście pomyłka, ale zdarza się. A nie chciałam przerywać w trakcie. Proszę. Wspólnymi siłami można budować, ale można też niszczyć. Osiągnięcia techniki stały się potęgą. Jednak ostre narzędzie w rękach decydenta nadal jest niebezpieczne.
i rzeczywiście tutaj autor Bernadeta Krawiec, ale mogli Państwo przez to ocenić, jaki jest inny styl naszego gościa, a jaki jest styl Gustawa Czerwika, całkiem inny styl pisania. Przepraszam jeszcze raz za pomyłkę. Przejdziemy do kolejnego wiersza, tu też bardzo ciekawy tytuł. Jest to tytuł Migrena myśliciela Rodina dręczonego pożądaniem panien z Avignonu. Proszę. Dotyk wprowadza spokój, porządkuje myśli, wywołuje zdziwienie, zachęca do tworzenia. Czy siła drzemiąca w ludzkich rękach jest ponad wszystkim? Kolejny wiersz. No tutaj niech przyjrzą się Państwu tej postaci. Bardzo złowieszcza. No a tytuł? Postindustrialny, nihilistyczny troglodyta, niczański i molestujący imperialnie wielkiego metafizyka Szczirico. Mówiłem, że będzie pieprznie. A więc teraz już bez pomyłki. Bernadeta Krawiec do tego obrazu. By spełniać marzenia, trzeba wyjść z ukrycia. Droga do celu wymaga wnikliwej analizy. Należy obrać właściwą strategię, a nade wszystko nie stwarzać zagrożenia. Myślę, że to taki wiersz z przesłaniem, bo nasuwa mi się to myśl, żyjmy tak, żeby nie skrzywdzić drugiej osoby, prawda? Nie stwarzać zagrożenia. Głębokie. Teraz będziemy mieli kolejny wiersz z tego albumu Spotkanie trójkątów. Przeczyta pani Bernadetta. Proszę, obraz. Ja jednak jestem dwudzielny. Trzy rzeczy, jak mam robić na... Spotkanie trójkątów prostokątnych na krawędzi pustyni neoplastycznej pod pomnikiem smutnego Pitagorasa. Spotkanie dżentelmenów. Może ostatnia rozmowa. Zaniepokojona Wenus i bystrooki mędrzec niczym zjawy z minionej epoki. Chwila zadumy. Może w trójkątnych głowach zrodzą się prostokątne słowa. Przejdziemy do kolejnego obrazu i kolejny wiersz pani Bernadety, Dalijska Wenus. Piękno i gracja zdominowały harmonię. Stały się potężniejsze od siły umysłu. Nawet nad kostką szczęścia zawisła ciemność, niczym złowieszcza wróżba. No i widzimy tą kostkę i tą złowieszczą wróżbę. Tu widzę, panie analizują. Tyle było z naopak malarsko-poetyckie randewu. No a przed nami kolejne wydawnictwo. No a będzie to, przepraszam, już sobie, będzie to wydawnictwo Akrostychy. Bardzo ciekawe. Ja przyznam szczerze, nie będę tutaj okłamywał Państwa, gdy spotkaliśmy się pierwszy raz z panią Krawiec, to nie do końca wiedziałem, co to są akrostychy, ale zostało mi to wytłumaczone, ale pani Bernadeta powiedziała, że nie będzie tłumaczyć, prawda? Tylko przetłumaczy sam akrostych, tak? Tak. Jest to pewna forma wiersza i tutaj napisałam tego typu wierszy kilkanaście. Napisałam również, w tym tomiku mieści się cykl tych krótkich form haiku, też jako akrostychy. Jest to prawie połowa tomiku, a połowa tomiku poświęcona jest różnym osobom. Jest poświęcona i mojej rodzinie, i moim przyjaciołom, i osobom, które były mi znane. A być może przez tą poezję poznają je również moi czytelnicy. I są również tam dwa wiersze przyrodnicze. Ja może na początku poprzez wiersz wytłumaczę, na czym ten typ wierszy polega, z czym to się je. Proszę pana Tomasza, żeby rzucił na ekran wiersz pierwszy.
instrukcja obsługi, ale tutaj nie mamy grafik. Nie mamy grafik, tylko są same teksty. To tutaj będziemy mieli tylko pierwszą stronę. Aha, bo ja myślałam, że pan pokaże. Nie, tych... Muszę... Będą widzieć hasło, inaczej tego hasła nie widać, jak to nie jest pokazane. Momencik, już sobie... Już sobie znajdziemy, zaraz to naprawimy. To w stoliku można, nie zapisywać tego, tylko tak jak tak, ja tak, leci. Tak, tak, tylko sobie otworzę, momencik, już zaraz to wyświetlimy. To był tytuł? To jest akustyk. Okej, już będziemy pokazywać. I proszę przejść dalej, będzie, potem będzie pierwszy. O, tak, proszę. Jest pierwszy akrostych. Ja przeczytam. Akrostych jest wyzwaniem, które po nocach mnie budzi. Rozum pobudza do pracy, określa nazwy i ludzi. Szukając wciąż nowych zwrotów, trochę natrudzić się muszę. Y jest trudną literą, co róż stwarza katusze. Humorem go nie wzruszę. I ten wiersz, pierwsze litery, które państwo macie w rameczce, jest to tytuł akrostych. I każdy wiersz w ten sposób czytany tworzy określone hasło. My tutaj zaprezentujemy parę takich wierszy. Pan Tomek ma swój tomik. I Bogusia, poproszę. Strona 8. Autorska prezentacja. Bielik opuścił gniazdo. Energicznie wymachując skrzydłami, ruszył w kierunku niewysokiego wzgórza, a jego wspaniała sylwetka dodawała wdzięku krajobrazowi. Ewolucje powietrzne ptaka tworzyły wyjątkowy obraz, aczkolwiek krótkotrwały. Krzykliwe głosy piskląt rozlegały się dookoła. Apetyt maluchów wzrastał. Wreszcie ojciec ptasiej rodziny powrócił i zaspokoił głodne potomstwo, energicznie rozdzielając cenną zdobycz. No i tutaj mamy tworzący się, widzicie państwo, imię i nazwisko Bernadeta Krawiec z pierwszych liter. Ja teraz poproszę, żeby mnie głosowo wspomogła moja koleżanka, bo ja mam problemy i przeczyta kolejny. Bogusiu, poproszę cię. To będzie... Moja koleżanka poetka Bogusława Chwierut. Dziękuję bardzo. Tak. Który? Już ci mówię. Co tu mamy? Tu mamy ściągać. Światowej sławy artysta, strona numer 14. Tak, światowy. Dzień dobry państwu. Nieprzygotowana oczywiście, bardzo przepraszam, jeżeli się pomylę. Światowej sławy artysta. Światowej sławy artysta. Ile rzeźb wyszło spod jego ręki, gdy w Pietra Santa osiadł na stałe? Oryginały stoją w wielu miastach, rozsławiają polskiego artystę na świecie. Miliony ludzi podziwia niezwykły talent. Interesuje ich i zadziwia tematyka rzeźb, tych umyślnie poranionych i okaleczonych, określających często współczesnego człowieka. Rysunki i rzeźby były przedmiotem wielu wystaw. Artysta zostawił po sobie wielką spuściznę. Jednak nie wszystkie przedsięwzięcia zdążył zrealizować. Dziękuję państwu. Tak? Ja może tylko dodam, wybrałam dlatego pana Igoraja Mitoraja, że był to człowiek, który rozsławił Polskę, a mieszkał tak niedaleko, urodził się w Grójcu, a jego siostra mieszka tuż rzut beretem obok nas. Pan Igor, miałam okazję dostać od pana Igora z dedykacją specjalne albumy jego rzeźb, także jestem dumna, że mogłam po prostu uczcić jego pamięć w swojej poezji. Dla tych z państwa, którzy by nie wiedzieli, co robi Igor Mitoraj, to dodam, że na pewno widzieliście jego rzeźby, na przykład słynną głowę na rynku w Krakowie. No to myślę, że już jest taki symbol właśnie pana Igora Mitoraja i można sobie nawet zrobić zdjęcie w środku tej głowy, bowiem widziałem, dzieci robiły.
Jeszcze tylko zapowiem, że kolejnym będzie tytułem, który pan Tomek przeczyta, będzie Polska siostra zakonna. Jest to siostra niezwykła, którą miałam okazję poznać i spotkać się kilka razy z nią w Wilnie. A czego dokonała, to dowiecie się państwo z tego wiersza. Polska siostra zakonna. Służy Bogu i ludziom. Interesuje się głównie chorymi. Otacza ich miłością i opieką medyczną. Siedzibę dla chorych stworzyła w Wilnie. Troszczy się o założenie hospicjum. Rozszerza jego działalność, a nie jest łatwo pozyskać środki. Mimo to uparcie realizuje plan pomocy i podejmuje się kolejnych trudnych wyzwań. Chociaż pracuje na Litwie, hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki aprobują ludzie każdej narodowości czy wyznania. Emanująca ludzką dobrością siostra jest laureatką wielu nagród państwowych, adresatką medalu stulecia odzyskanej niepodległości. Realizuje kolejny plan, buduje dział dziecięcy hospicjum, aktywnie zbiera środki na utrzymanie hospicjum. Kieruje nawet prośbę o pomoc do noblisty Boba Dylana. Już przesunę. O, proszę. To 1 stycznia 2019 rok i prosimy, momencik, ja przewinę, prosimy kolejny wiersz i będzie to Szelest liści. Momencik, przewinę, żeby państwo mogli zobaczyć. Strona 31 w tomiku. Proszę bardzo. Szelest liści. Schodzę z bryjarki do centrum Szczawnicy. Za sobą zostawiłam spory kawał drogi. Ewenementu szlaku jest droga krzyżowa, lecz nie każdy turysta godnie się zachował. Estetyka miejsca jest nieco zachwiana. Szpeci ją kupa śmieci w trawę wyrzucona. To dobrze, że już jesień babie lato rozwiesza. Liście kolorowe wiatr zrzuca pod nogi. Iglaste drzewa nadal są zielone. Ścieżki złotym dywanem równo wyścielone. Cieszy się człowiek, kiedy szeleść liści słyszy. Idąc górskim szlakiem w milczeniu i ciszy. Październik 2018 roku. Teraz kolejny wiersz będę ja miał przyjemność. Dziękujemy pani oczywiście za pomoc. Za pomoc. I teraz kolejny wiersz, który ja będę miał przyjemność dla państwa przeczytać. To ze strony 32. Śpiew Skowronka. Śpiew Skowronka. Świat budzi się z zimowego snu. Pierwsze kwiaty zdobią poboczne drogi i słychać radosny śpiew skowronka. Efekty wyższej temperatury cieszą, wszystkie ptaki zaczynają zalotne gody. Sarna pilnuje partnera nad strumykiem. Koniecznie chce przebywać w jego towarzystwie. Osy opuściły podziemne gniazda. Wyraźnie widać, że wiosna nadeszła. Rzeka płynie nieco spokojniej, odprowadziła już nadmiar wody, niesionej po wiosennych roztopach. Kopiec mrowiska pulsuje życiem, ale niedźwiedź jeszcze nie wyszedł z nory. 1 luty 2019. To był śpiew Skowronka. No i kolejne wydawnictwo, Świat wygasłych lamp. Poprosimy panią o dwa słowa, jak zostały wydane te wiersze. Świat wygasłych lamp jest to tomik wydany przez poetkę warszawską Izabelę Zupko. 3 lata temu na Festiwalu Poezji Słowiańskiej Iza przekazała tomik koledze Jankowi Paliczce. Janek Paliczka, zainspirowany jej białymi wierszami, zaczął pisać krótkie formy haiku. Ale że jest to pierwszy raz
w ogóle w skali kraju ukazał się tego typu tomik, gdzie były pisane wiersze do wierszy. I te wiersze nazwaliśmy, powstała nazwa nawet określona jako Jan Kuny. Jest to coś, do tej pory zawsze były pisane w odwrotnej kolejności, że powstawały czy do fotografii, do obrazu, a tym razem powstały właśnie wiersze do wiersza. Również zostałam przez Janka zachęcona. Mówi, że zaczął pisać, a ja jeszcze tego tomiku nie miałam. Dostałam go i zaczęłam również krótkie formy pisać do każdego z wierszy, a w międzyczasie grafik rosyjski zaczął malować grafiki, przyjaciel Izy Zubko. I tak zebraliśmy się w czwórkę i po zestawieniu całości powstał kolejny tomik Świat wygasłych lamp, ale już wiersze, Jan Kuny i grafiki. I tutaj pan Tomek będzie czytał dla porównania, bo jest to pisane do wiersza, więc grafikę państwo zobaczycie, natomiast przeczyta wiersze Izy i ja przeczytam swój wiersz do jej wiersza, krótki. Za jeden srebrnik. Jałowy śmiech utkał nienawiść między naszymi przestrzeniami. Gdy patrzę na bezruch ust mówiących coś do mnie, oddalam się w przeszłość. Za pustą monetę próbuję kupić dźwięk. Ja ten wiersz spróbowałam napisać właśnie w tych trzech wersach w ten sposób. Uśmiech pogardy. Oddalenia nie skróci bezwdzięczna mowa. Kolejny wiersz to będzie Wejście w inny świat. Izabela Zubko. Zaburzyłam, uśmierciłam, zburzyłam. Cztery kąty obecności w twoim świecie. W nim wąskie okno południa rozświetlało milczenie. Żywioł rąk ukryty w akordach życia, kruche ściany bez wyjścia poza jedność. Tęsknię za ruchem skrzydeł zastygłych w oczekiwaniu. Akordy życia. Uśmiercony świat uczuć rodzi tęsknotę. Świat wygasłych lamp, Izabela Zubko. Utkana na rzęsach pajęczyna dzwoni suchą rosą. Zagląda nam w oczy. Znaczenie łez interpretuje odwrotnie. Kolczaste słowa, które nie ranią ciała, traktuje jak zawirusowaną duszę. Prosi o wolność usiedloną w spojrzeniu. Chce odblokować wartość mojego przeznaczenia. Spojrzenie w oczy. Pajęczyna na rzęsach zasłoną duszy. Nadchodzi lato, Izabela Zubko. Wczoraj zasnęła wiosna. Skrzydła jaskółki przeniosły zapach rosy w moje wspomnienia. Małe krople świtu dzwonią na krawędzi rzęsy i policzka w zapomnienie. Pora świtania. Jaskółka żegna wiosnę zapachem rosy. To tyle z tego tomiku. No i powoli zbliżamy się do finału dzisiejszego spotkania. No patrzę, już godzinka za nami, tak jak planowaliśmy sobie. Będzie godzinka z małym hakiem, że tak powiem kolokwialnie. No i przechodzimy do wydawnictwa Pędzlem, Dłutem i Słowem. I dwa słowa również o tym poprosimy poetkę. To wydawnictwo jest takim wydawnictwem nietypowym. Jest to również album, ale jest to album, w którym zostali zaprezentowani członkowie naszej amatorskiej grupy twórczej ze Strumienia. Każdy z nas, bo skupia ta grupa malarzy, rzeźbiarzy i osoby piszące. Każdy ma przeznaczone stronę na swój biogram,
Malarze mają po 3 obrazy, rzeźbiarze po 3 rzeźby, a poeci dostali 3 strony na swoje utwory. Z tym, że do każdego obrazu te osoby, które również piszą, pisały sobie utwór, a osoby, które tylko piszą, to mają zaprezentowane wiersze. Ja jako, że biorę udział nie tylko w plenerach poetyckich, bo zawsze są to plenery poetycko-malarskie, więc siedząc z dziewczynami też czasem chwytam za pędzel. Idzie mi to bardzo opornie, bo nie wiem, jak się kolory miesza, ale utworzyłam coś, co Państwo widzicie na ekranie, a tematem był to plener tematyczny, było dalej niż wzrok sięga. Gdzie można tą pracę wylicytować? Można wylicytować, ale nie zostawiłam sobie na pamiątkę dla siebie, bo też muszę pokazać potomnym, że jestem taka zdolna. Więc było coś, co mogłam najłatwiej narysować. Nie jest to jedyny obraz, bo również brałam udział w takich cyklach malarstwa intuicyjnego, gdzie maluje się na określone tematy, ale maluje się w celu wyzwolenia z siebie stresu, zniewolenia, wyzbycia się spraw. Trochę terapia, tak? Tak, terapia poprzez malarstwo. I tam też mam cykl takich, bo tam są i obrazy i jest to bardzo ciekawe, bo ktoś, kto prowadzi te zajęcia, jest w stanie zinterpretować treść tego obrazu i wie wiele o danym człowieku i nawet mu pomóc, jak po prostu, jaką terapię stosować dla danej osoby. Natomiast ten była to akurat wystawa zorganizowana potem obrazów w Galerii Ratusza w Strumieniu, gdzie prezentujemy i wieczorki poetyckie mamy i prezentowane są wystawy. A treść do tego mojego obrazu jest taka. Dalej niż wzrok sięga. Wzrok to niezwykły narząd. Obserwuje to, co blisko i to, co daleko. Zapisuje obrazy w pamięci, by kiedyś, kiedy już znikną z pola widzenia, móc je odtworzyć. Jeszcze raz im się przyjrzeć, a może dostrzec to, czego wcześniej nie było widać. A ja chcę dalej, poza horyzont, tam, gdzie wzrok nie sięga. Chcę poznawać nieznane, tworzyć obrazy dotąd niewidziane, kształtowane pod świadomością. Może będą ciekawsze od tych podziwianych na co dzień, od tych po stokroć oglądanych. Będą tylko moje, bowiem nikt nie dojrzy tego, co tkwi dalej niż wzrok sięga. To jest taki. Ja powiem ze swojej strony moje wrażenie, jeżeli mogę podzielić się kolejny raz. Bardzo proszę. Że ten wiersz jest troszeczkę inny od wcześniejszych, prawda? Tutaj jakby pani Bernadetta troszeczkę inny styl, jakby, czyli wpływ miało to, że było malowane też, tak powiem, tak? Być może tak. I tu nie starałam się, bo zawsze w większości wierszy zachowuję ten rytm, oprócz tych małych, bo tam tego nie wolno, ani rymu, ani rytmu. A tu spróbowałam napisać właśnie typowo taki biały wiersz, bo tam są inne prezentowane, już są w innej formie, ale ten do obrazu akurat się ułożył taki. Ja dodam ze swojej strony, tutaj jeszcze pozwolę pani oczywiście, pani Bernadecie powiedzieć, bo to nie wszystkie publikacje, prawda, które tutaj mamy, jest ich trochę, widzicie państwo. Ja tutaj próbowałem mikrofon jedną ręką, tutaj slajdy, było na bogato, że tak powiem, ale to nie wszystko, gdzie pani publikowała. Nie, publikowałam również w wielu wydawnictwach, na przykład w antologiach. W większości są to antologie wydawnictwa Świętego Macieja Apostoła w Lublińcu, gdzie biorę udział w biesiadach organizowanych przez to wydawnictwo i tam redaktor organizuje cykl antologii na określony temat. Między innymi był temat matka, był temat ryb, czyli poświęcony tym, którzy odeszli, były twarz Boga Ojca, był 2 kwietnia 2005, czyli związany ze 10. rocznicą śmierci Jana Pawła. Był cykl Nie ma nic piękniejszego niż miłość. Publikowałam również w takich antologiach
jak między innymi, gdzie jeszcze pisaliśmy wiersze również do obrazów pani malarki, poetki krakowskiej Urszuli Immamury. Antologia powstała naszej dawnej grupy poetyckiej Piaskownicy pod tytułem Niby nic. Wiersze są publikowane w antologiach w czeskiej, w rumuńskiej, w bułgarskiej. Także tych takich dodatkowych publikacji również w pokojach pokonkursowych, bo też takie są wydawane. Także jeżeli nazbieram tego, to jest tego już cała półka, gdzie te wiersze się ukazują. Pewno, że nie są to w takich dużych ilościach, bo w antologii najczęściej wykupuje się 5 stron i płaci się za 5 stron, więc tam się zmieści 7-8 wierszy i to są takie publikacje. Ja ze swojej strony na zakończenie powiem, że bardzo miło mi było Państwa gościć. Szczególnie miło nam tutaj w Osiedlowym Domu Kultury, bo jesteśmy domem, jak sama nazwa mówi, osiedlowym, w skrócie ODK, ale ci z Państwa, którzy śledzą naszą działalność, wiedzą, że przyjeżdżają różne gwiazdy, ludzie z Krakowa, z innych miast do nas, ale szczególnie nam miło, gdy prezentujemy ludzi z Zasola. To jest zawsze dla nas podwójna radość, że ci ludzie, którzy mieszkają, tak jak pani Bernadeta, dosłownie kilkaset metrów, nie wiem dokładnie licząc ile jest, ale to bardzo krótki spad. 300 nawet pani Bernadeta policzyła. Szczególnie nam miło, że możemy się pochwalić. Dom Kultury, no to oczywiście jesteśmy stworzeni do tego, żeby prezentować poetów rodzimych jak najbardziej. Ja Państwu bardzo dziękuję za przybycie. Oddaję jeszcze głos pani Bernadecie. Na zakończenie dodam tylko, że tam z lewej strony w rogu, zaraz oświecimy światło, jak zakończymy, będą do nabycia tomiki, albumy naprawdę w przystępnych cenach, a że tam będzie przy stoliku pani Alicja wydawać te tomiki, a tutaj pani Bernadeta będzie podpisywać z dedykacjami przy stole, żeby to jakoś nam to fajnie poszło. Oddaję głos na zakończenie pani Bernadetto. Ja na zakończenie chciałam powiedzieć, że być może tutaj dużo było tych krótkich form, ale chcieliśmy pokazać również te piękne grafiki, te piękne obrazy, które były inspiracją do napisania tych utworów, bo samo czytanie może byłoby zbyt nudne, a że Państwo mogliście przy okazji poznać nie tylko mnie, ale mogliście poznać i poetów, i grafików, i malarzy. I myślę, że trochę to ubogaciło. A muszę powiedzieć, że ja również piszę wiersze dla dzieci. Piszę też bajki i startuję w różnych konkursach, gdzie czasem zdarza mi się, że jestem nagradzana. Ale jako, że w tym roku mamy rok, 100. rocznicę urodzin Stanisława Lema, również napisałam wiersz poświęcony temu wielkiemu pisarzowi i jest to może trochę inny typ wiersza i myślę, że na zakończenie ja ten wiersz jeszcze Państwu przedstawię, bo konkurs polegał na tym, że było trzeba napisać przepis kulinarny zawierający elementy z twórczości Stanisława Lema. I taki wiersz powstał i ja napisałam jajecznicę dla dwojga. Państwo ocenicie, czy przepis jest dobry, czy można zastosować. Zawsze dobra. Czy według mojego przepisu będzie smaczniejszy niż według waszego. Jajecznica dla dwojga. Weź patelnię teflonową oraz niewielką warzechę, bo mieszać zawartość łyżką byłoby zbyt wielkim grzechem. Przygotuj kawałek boczku, najlepiej podwędzonego, srebrnym promieniem księżyca, by aromat bił od niego. Najpierw podsmaż tylko boczek. Dodaj krojoną cebulę, trochę pieprzu, szczyptę soli. Przy tym mieszaj całość czule. Jeszcze dorzuć listek mięty, w świętojańską noc zerwany. Co do pieprzu, radzę jeszcze, by z papryką był zmieszany. Teraz najważniejszy składnik, jajka. Lecz nie powiem ile, to zależy od zjadaczy. Niech pomyślą sami chwilę. Ile jajek zużyć muszą, aby najeść się dosyta. Łupinki trzeba wyrzucić, bo mogłyby w zębach zgrzytać. W oka mgnieniu całość usmaż, żeby jaja nie stwardniały. Gdyż posiłek straci wartość, choć przepis jest doskonały. Dziękuję. Brawo. To ja bym miała na tym. Dziękujemy bardzo. Tutaj ode mnie pani Bernadeto.
Proszę przyjąć na ręce kwiaty od naszego Domu Kultury. Myślę też w imieniu Państwa. Widzę, że niektórzy z Państwa też również mają kwiaty, a więc dziękujemy jeszcze raz serdecznie i tak jak mówię, do nabycia będą tomiki, jeżeli ktoś też chce wręczyć kwiaty. Dziękujemy jeszcze raz i zapraszamy na kolejne spotkania z poezją w Osiedlowym Domu Kultury. Ja dziękuję serdecznie mojemu tutaj koledze, który całość zorganizował, pomógł mi prezentować, koleżance Bogusi, która pomogła mi. Dziękuję tutaj kierownictwu tego pięknego ośrodka, że zostałam zaproszona i że wreszcie po raz pierwszy mogłam w Oświęcimiu zaprezentować swoje utwory. Jest mi z tego tytułu niezmiernie miło. Dziękuję wszystkim moim znajomym, przyjaciołom, kolegom, koleżankom, rodzinie, którzy zechcieli tego wieczoru być ze mną. Cieszę się bardzo, że nie byłam sama. Ci, dziękuję, którzy nie zdążyli, obejrzą sobie na kanale Osiedlowego Domu Kultury. Jeszcze raz oklaski. Dziękujemy serdecznie.